Tak jak Państwu obiecałam, wracamy do tematu związanego z filmem Saga o Gdyni. Ze mną oczywiście jest już znany Państwu reżyser Maciej Nawrocki. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać teraz, w tym drugim wejściu? Wiemy, że już ruszyły prace pełną parą, a właściwie niebawem ruszą. Niebawem odbędą się castingi, prawda? Casting, myślę, że w granicach do 10 dni casting będzie zorganizowany. Nie znam jeszcze terminu przydzielenia sali w Wimce. Wiem, że będzie to na pewno IMCA. Po tym castingu w przeciągu 4-5 dni jestem umówiony z głównym operatorem kamery na zdjęcia próbne w jednej, ewentualnie dwóch lokacjach. Chcemy się spróbować, bo wiadomo, operator i reżyser to musi być dobre małżeństwo. I będzie dramat, czy ten romans wyjdzie. Kogo Państwo jakby poszukują, czyli kto z naszych widzów ma się szykować na ten wspaniały casting? Casting już powoli się zamyka, ale ewentualnie dopowiem, że jeszcze przydałyby się osoby o jasnej karnacji skóry, no z dziećmi jest ewentualny tutaj kłopot, żeby to było jasnookie, niekoniecznie chłopcy blondyni, ale jasnoocy, bo tak... Niefartownie, bo wszystko ciemnoocy, no tak nie, do tej opowieści raczej to mi nie odpowiada. No są szkła kontaktowe i tak dalej, ale to trochę męczy i będzie krępować dziecko, tak? Nie chodzi o to, żeby dziecko 10-letnie, czy 11-letnie, czy 12-letnie miało jakiś dyskomfort na planie. Ono musi się czuć swobodnie, żeby dobrze zagrało rolę głównego bohatera. Potrzebujemy studentów skandynawistyki, ewentualnie tłumaczy, wolontariuszy, szwedzki, naciskamy na ten szwedzki, musi być strona internetowa w szwedzkim, jak i również no, ewentualne sugestie do opracowywania filmu. Film może być ciężki, bo chwytam się, utrudniam sobie zadanie. Tutaj z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim nawiązałem dosyć dobry kontakt. Będziemy wprowadzać najprawdopodobniej pierwsze zabytki języka pisanego kaszubskiego z 1200 roku, ba, jeszcze wcześniejsze jakieś tam przysięgi są. Rozmawiałem w każdym razie tutaj z prezesem stowarzyszenia na ten temat i chcielibyśmy opracowywać wersję taką stylizowaną na staropolski, na starokaszubski. No, jak już to też i z angielskim i szwedzkim też chcemy podobnie zrobić, żeby osoba oglądająca ten film wchodziła w klimaty już językowo, w klimaty bardzo odległej epoki. Można zatem powiedzieć, że to nie tyle też będzie saga o samej Gdyni, tylko można to nazwać też sagą o Kaszubach? Mogę tak powiedzieć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, no, każdy myśli, że to jest kolejny film, który będzie tylko i wyłącznie o Gdyni. Nie, no saga o Gdyni z racji tego, że no, bohaterka będzie miała bardzo podobne imię, w ogóle główny bohater. No, pierwszą niespodziankę ujawniam Państwu i należy śledzić w aktualnościach nasze wywiady, będę powoli zdradzał, odkrywał pewne tajemnice scenariuszowe. To jest Oksyn. Czyli już, proszę Państwa, wiemy coś nowego. W skandynawsku Oksyn to jest topór. Oksyn w tym momencie no, to jest jakaś tam interpretacja nazwy Oksywia. My na pewno, jak już mówiłam, będziemy powracali, więc mam taką nadzieję, że z każdą rozmową uda się wyciągnąć kolejne niespodzianki od pana Macieja. I tak już na koniec, czyli reasumując, kiedy ruszają nagrania i kiedy termin ewentualnie, gdy możemy zobaczyć film? Pierwsze zdjęcia próbne do 2 tygodni. Scenariusz jest o tyle wygodny, że przewidywałem i wersję zrobioną na zasadach jakichś tam offowych, gdzie no, będzie mniej kolorowo, ale będzie równie skutecznie i przyjemnie interesująco, jak i również
jestem w stanie zrobić z tego bardzo fajny film, prawie że profesjonalny może. Film, który może być kontynuowany później? Myślę, że tak, bo jak w ostatniej wypowiedzi dla Radia Gdańsk podkreśliłem, że planuję tutaj sprawy związane z zabawkami dla dzieci, układanki, gry planszowe i tutaj zwróciłem się do pewnej firmy lokalnej, żeby popracować wspólnie nad tym, żeby film w tym momencie miał jakieś odbicie również w jakichś gadżetach, w jakiś, żeby ta historia trwała nadal, żeby film nie został zapomniany. Z racji tego w ogóle cała sytuacja tutaj obok tego filmu będzie dosyć interesująca. I zapewniam wszystkim widzom, że jeżeli będą śledzić, co się dzieje w trakcie realizacji, będą mogli oczekiwać różnych ciekawych informacji dookoła filmowych, jak i również o samym filmie. No mamy psy. Psy, które również pojawią się w filmie. Tak, dokładnie. Któryś albo dwa. Jeszcze ciężko cokolwiek powiedzieć. To powiedzmy, jaka będzie ich rola w filmie. Na pewno jeden będzie odtwórcą takiej postaci, która będzie raz zamieniać się w wojownika, raz w wilka. Czyli bardzo tajemniczy. Tym tajemniczym wątkiem oczywiście kończymy. Zachęcamy też potencjalnych sponsorów, żeby zwracali się do pana Macieja. Wolałbym przez formularz kontaktowy, ktoś spostrzegawszy dojrzy tam mój numer telefonu. Dziękujemy jeszcze raz za rozmowę. Oczywiście zostańcie Państwo cały czas z nami. Będziemy do tematów kolejnych programów Przystanek Wakacje wracać. My kończymy, bo pieski się już odzywają i chyba chcą się troszeczkę pokazać. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.